Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i kim sobie my dzisiaj tutaj zagramy? Bo z tego co patrzę, to tak, Magdalenka serduszko już ma, Judas serduszko już ma. Judas serduszko ma, Lazarus ma serce i szatanka. Eden nie ma nic i Eden mnie bardzo interesuje. Bethany, Book of Virtues, to też może być ciekawe. No, zróbmy to. Randomek, lecimy tym, co nam da. No i Eden, jest Eden. Z tego co mi wiadomo, Eden ma właśnie losowane przedmioty. Mamy teleport, teleportuje cię do losowego, do dowolnego losowego pokoju, poza pokojem I am Error. Poruszasz się w kierunku, w którym chciałbyś się teleportować. Porusz się. Tylko nie mamy też pokazanego, co nam daje ten przedmiot po prawej stronie. Ja się zastanawiam, idziemy dalej, czy losujemy? Dobra, idziemy na tym. Gluton, świetnie. Mamy czarma. Mamy czarma w pociskach, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że mam tego czarma. Nie wiem, na jakiej on w zasadzie działa. Bo nie widzę, żeby się zmieniały te nasze łezki. Dobra. I w ogóle dwa serca plus jedno serduszko to eternalowe? Eternalne? Eternalowe chyba. Bijcie, zabijcie. Poliglotą nie jestem. Poliglotą nie jestem. Naprawdę, Shiro! Jak mogłeś to zrobić? Pierce down, świetnie. Zarąbisty start. Przynajmniej monet trochę mamy. Lipa. Naprawdę do dupy. Starcik do dupy. Zobaczymy jeszcze co tutaj jest. Słysznik strzelający lodowymi łzami zabraża przeciwników po zabiciu. Nie, resetuję ten pokój. Usuwa jeden zasobnik na czerwone serce i daje ci 0,2 obrażeń i kostkę mięsa. Nie. I te strzały to tym bardziej nie. Dobra, drabina, pigułka i glass cannon. Ta wielką widmową penetrującą łzą obrażenia plus 1 razy 10. Gdy otrzymujesz obrażenia, wynoszą one 2 serca. Nie. Ja teraz będę... To nam zabiera te tokeny! Ja myślałem, że restart nie zabiera. Ej, ale... Glass cannon może nie być zły. Pół serca. No to jest źle. Wielowymiarowe dziecko. Śledzi każdy twój ruch z 0,66 sekundowym opóźnieniem. Łzy, które przez nie strzelają, rozdzielają się na dwie i przyspieszają. Wow! Ale to najlepiej to w ogóle się, wiecie, tak jakby odsuwać delikatnie. Fajne, tylko on do pół serca mam już. To może być szybkie. To może być bardzo szybkie. Byśmy spartolili wszystkie tokeny, które mieliśmy. Trochę tipa. Glass cannon się zepsuł. Co? What? Czemu nie mam glass cannona już? Czemu on się zepsuł? Czemu ten glass cannon się zepsuł? Czemu nie mam glass cannona? Co tu się dzieje, gro? Halo. Proszę mi w konie nie walić. Ej, o, dobra, to jest fajne. To jest świetne. Dobra. Chyba te kryty wywaliliśmy. Na pyrkę. To były pajączki. Tego serca, tylko jedna monetka, naprawdę. Co się stało z kanonem? Użyta zmienia się w szkaną armatę. Czyli jak dostaniemy, to jest potem dupa. Naprawdę będę chyba nawet skłonny wziąć tutaj tą skrzynkę. No to nic nie dało w sumie.
Nic tam to cholera nie dało. Oj, nie widzę tego rana dobrze. O nie. Dobrze, już by się mogło chyba. Jeszcze mniej miejsca nadajcie. Staram się przez tego dzieciaczka nawalać, ale też nie jest takie proste, wierzcie mi. To nie jest w żaden sposób naprawdę proste. Jest sklep. A w sklepie nic, kutka. To nie ta kutka, wybucha. Wybuchami można teraz otworzyć drzwi, blokady na klucz i złote skrzynki. Otwiera również drzwi od domu. Okej. Okay. Bombsor key. No niedobrze, nie podoba mi się to. Czemu ja tam mam znak zapytania? Habit, przyjmuję ładunek, gdy otrzymujesz obrażenia. Ciekawe. Ale myślę, że tak, weźmiemy sobie The Chariot. The Chariot daje nam nieśmiertelność ani rzutkiem przez 6 sekund, może być spoko. Tutaj w teorii może być secret. Może być secret. I może być secret. Może być secret. No i jest secret. Kurde, no ja liczę serce. No i tutaj też może być super secret. No ale nie było. Dobra, no nic. Idę. Biorę te serce. Trudno. 3. Liczę na to, że przeżyję. Szkoda, że nie mam gaskanona naładowanego. Jeszcze Hound, co Jezu, nie lubię tego moba. Naprawdę go nie lubię. Już byłbym martwy. Mega, ich nie lubię. O Jezu, on Brimstone'em nawala. Brimstone'em nawala. Dobra. Naprawdę. Ole. Don Juan. Przeżyłem to. Przeżyłem to, moi drodzy, przeżyłem. Żyję. Mamy spana. Obrażenia, zasięg i wysokość lotu łez. To może nie być głupi, mamy znów bez kanona. Nie powiem, trochę się wystraszyłem. O nie, o tym nie pomyślałem. Wiem, że on się w ten sposób ładuje. W ogóle Glaskan, zobaczcie, że on się ładuje sekundowo. To nie jest tak, że on się ładuje od pokoju czy coś takiego. On się sekundowo ładuje. To jest świetne. Dobra. Hej, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I po muchach. To jest świetne. Ej, Glaskan na pewno jest fajny. Podoba mi się ten item. Nie jest jakiś super OP, no bo naprawdę trzeba uważać. A ja jestem paskudny pod względem otrzymywania obrażeń. Naprawdę jestem paskudny pod tym względem. Dobra, to już mam odhaczone. Tu mamy w sumie losowanko. Zobaczymy, co będzie w treasure roomie. Dobra. Trochę panika mi weszła. Big glass cannon. Dobra.
pięknie przechodzi przez wszystko. Jeszcze tu żyje to ciałko. Pięk, nie macie. I Glaska kombuje się z tym wszystkim. Tworzy bombę pod tobą. Aj. Lipa. Dobra, chyba pójdę jednak na rol. Może to będzie rol przedmiotów, które leżą na ziemi. Przynajmniej taką nadzieję. Bo w sobie tego Glaska naprawdę nie ruszał. Nie czuję, żeby to był zły przedmiot. Rozwoje pick-upy w pokoju. No to dupa. No to... Nic nam to nie dało. Wejść tu nie wejdę. No, lipa. Totalna lipa. No trudno. No trudno. Czyli na tą bombę mogę wziąć. Tylko to jest chyba usable item, prawda? Tak. No cóż. Czasem bywa tak. Że krowę porwał ptak. Mamy bombę. Mamy również sklep. Czy ja rozwalę... Kurde, jak nie rozwalę tego, to będzie dupa. Rozwaliłem. Bo liczyłem na Lucky Rocka, powiem szczerze. Dobra. No pięknie. Serio, świetnie jest ten gra z kanon. To jest coś pięknego. Nie wiem, czy na kontenery on też działa. To może być coś ciekawego. Kolejna bomba, świetnie. Dobra, idziemy na bossa chyba, nie? No idziemy. Gemini. Glass Cannon szmato. Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka o 28%. No bierzemy. Tylko tak, no ja mam Devil Room, co prawda. Mam czarne serduszka, to spoko. Dusznik z zwykłymi łzami dodaje 3,5 obrażeń na łzę. Pytanie, czy ja chcę to? Bo widzę, że to może być conjoined 1/3. No weźmy to. Familiary się pobawimy dzisiaj. No i tak są w sumie takie, wiecie, no nie ma co się spuszczać tymi ranami, wiadomo, no chcemy wygrać. Ale też, no to nie będziemy tak, nie będziemy tak tryhardować na tych ranach, no bo to też chyba chcecie razem ze mną poznawać niektóre rzeczy. Ja oczywiście od razu mówię, że ja nie jestem jakiś tam super graczem w Isaaca. Nigdy nie sądziłem tak, nigdy tak nie mówiłem. Niestety nic nie było. Tu też może być, tu może być. No nie było. Kurde no, tu gdzie jeszcze mogło być? To mogło być tu. Mogło czy nie mogło? No mogłoby być. Nie, nie mogłoby być. Kurde no, mam problemy z tym. Dobra, tu jedną bombę sobie zostawiam, bo... Chyba gdzieś tu. Ja tu próbowaliśmy. Dziwne miejsce na Treasure Room. Znaczy na to, to ja gadam, na Secret Room, nie Treasure Room, czyli no, łaba. Idziemy niżej, bez gadania. Chcesz szukać tych Secret Roomów, wiadomo, na jakiś tam oczywisty to tak, ale... Dobra, mamy Challenge Room. Złota skrzynia. Zaczarne serce. Jedno zdrowie, bierzemy. Big Bastard. Big. No i nam HP up oddali. Big. Walnięte, kiedostwo. Nie dobra, naprawdę, gadka jest spoko. Może to nie jest mój ulubiony przedmiot, ale jeden z takich fajniejszych, z takich bardzo przyjemnych, które... Naprawdę bardzo miło się używa. W ogóle mamy jeszcze przecież kurczę drabinę. Ja o tym zapomniałem. Tam się nie dostaniemy niestety. Drabinka też działa tylko na pojedyncze przejścia. No, naprawdę ewenement. Pyk.
Tylko martwi mnie to, że my nie mamy DPS-a, tylko zwykłego, wiecie. I cieszę się teraz, że zostawiłem sobie tą bombę jedną. Dajcie mi Dirkbama i będę szczęśliwy. Esa. O nie! Za... Co? Czy ja straciłem półtora serca? What? Deskanon się zepsuł. No nie. No nie. Niedobrze. Teleportuję cię do innego losowego pokoju, w którym jeszcze nie byłeś. Kolejność... O, to jest wszystko pokazane. W którym jeszcze nie byłem, czyli możemy sobie sekrety odblokować dzięki temu. O ile przeżyjemy, bo to też nie jest pewne. Bum. Pyk. Gra z kanon działa. Czyli nie jest źle. Byliśmy już też w Rumie, to są Cavesy. Jedynka. Chubby. Chubby, Chubby, Chiba. Nie. I gra z kanon poszedł w dupę węża. Świetnie. Jezu. Tak głupio. To tylko ja potrafię. No nie. Przynajmniej już pijap mi wpadł. Ale to było głupie z mojej strony. Dobra, u bossa już byliśmy. Na bossie już byliśmy. To może być secret room? Chyba nie. Nie może być secret room. I świetnie, no jasne. Dobrze, tam jeszcze trochę jest tych potek. Zdechnij już, ty nietoperzu jeden, ty. Taki prosty, a taki wkurzający. Idę pod serce. Połówka, tam chyba... Były. Były w challenge roomie. Jeszcze połóweczka. Nawet całe. No to niepotrzebnie w sumie to zrobiłem. Ostrzał, pyk. Firo. Czemu ty takie tyrki odwalasz? Jabłko sodu. Podnoszenie czerwonego serca może przemienić się w niebieskie pająki. A, myślałem, że niebieskie serca. Chyba również mając pełne zdrowie. Efekt może konsumować serca potrzebne do leczenia. Że tak powiem, nie jest to najbardziej ambitny przedmiot, który bym z chęcią wziął. No ale... Chyba lepsze to niż kłódki. Też może i nie. Nie, dobra, kłódkę wolę. Dobra. Laska nam poleciał. Mamy sklep. Sklep jest tu. Przedmioty aktywne nie ładują się po przejściu pokoju. O, teraz przedmioty ładują się za pomocą zadawanych obrażeń. Coś ciekawego. Popatrzcie, możemy sobie przelosować. Pięknie. Serduszko. Pozwala ci trzymać dwa przedmioty aktywne. Przełączy się między nimi i wciskając przycisk od opuszczenia rzeczy. Średnie. Dwa przedmioty zamiast jednego w pokoju skarbów. To może być ciekawe. Dobra, bierzemy. More options. Pigułka za 5. Range up, świetnie. Hmm.
Też w sumie te dwa przedmioty też nie byłyby złe, no bo teraz mamy w treasure roomie. Mamy w treasure roomie w sumie. Item. Dobra. Tylko tak, problemem będzie to, że nawet jeżeli wezmę teraz ten cholerny, zasrany item. Kolejność, jaka jest kolejność? Najpierw jest zwykły pokój, potem jest boss, potem jest secret, potem jest sklep, treasure room i dopiero kolce. Powinno mnie wziąć do super secret roomu. I tak jest. No i tak jest. Ej, proszę mi nie wybuchać. O kurde, bo tam są... Właśnie te strzelające dziady. Próbuję sobie to ładnie, wiecie, ogarnąć. W ten sposób. O, pyk. Pyk. Trochę niżej też i to. No i ładnie. Tylko w sumie nic nie trafiliśmy przez to. Bez rewelacji. No ale cóż, zawsze coś. I zobaczcie, gdzie był ten super secret room. Nie ogarnąłbym. Nie byłoby szans nawet. No ale niebieskie pająki nie są mi potrzebne. Idę po Glass Cannon i lecimy sobie piętro niżej. Ale piętro niżej. No shit, here we go again. KFC dwójeczka. KFC dwójeczka ma 67% na Devil Rooma. Wow, nie wiem jak nie dostałem obrażeń, naprawdę. Ej, to jest nawet fajne. Ej, czy to działa nawet jak one są zamknięte? Dobrze widziałem? Nie. Niestety nie. Myślałem, że to jest aż tak dobre. Dobra, jeszcze jeden familiar by się przydał. Jeden familiarek by się przydał, żeby sobie to dokończyć. Dokończyć sobie Evo. Dobra. Tam się coś na dole rozbiło. Wow, Matrix. Matrix Ewolucja. To tak zapraszająco wygląda, jakby był jakiś, nie wiem, secret room. O nie, ty gnoju padalcu jeden. Strzelasz. Na logikę, no, raczej strzelasz. Tylko masz mały zasięg. Zdychaj. To jest serce na szczęście, no ale nie mamy go z kanona. Shit. Shit. Jedno serce tu było potrzebne. Jedno serduszko było potrzebne. No i weź teraz człowieku ogarnij to. Dla Skanona to będzie ciężkie z takim małym DPS-em. Z takim małym DPS-ikiem naprawdę nie możemy zbyt wiele zrobić. O, jeszcze w takim pokoju, kurwa, naprawdę. A jakoś mi się DPS zwiększył? Mi się wydaje. Chyba mi się wydawało. Jeszcze jeden pokój do Glass... Canon Glassa. Glass Canona, nie Canon Glass. Oj ty Shiro, oj ty Shiro. Canon Glassa, to co ja możecie zapamiętać. To powiedziałem ja, Shiro, Canon Glass. Dobra.
Oby tylko nie dostać po dupie i będzie dobrze. Naprawdę będzie dobrze. Wolny gnojku. Możeś na te muchy wziął. Laska, no ona odpalił. Eternal, dobrze. Szkoda, że mam 18% na Devil Room już w tej chwili. O tak. Gdzie jest Treasure Room? O, jak mi się to udało, to ja nie wiem. Jaki to był fart? Jaki to był fart? Jaki to był fart? Totalny. Farcik. Farcik. Chodźmy, zobaczymy do sklepu jeszcze. Grip, naprawdę. No, co? Czemu to dwa serca mi zabiera? No, umrę teraz. Jednak idź po mnie. Idź w oko, rokokoko, no. Mówi teraz dupa. Po co nam tu grid? No nie. Ten glas kanon tak tworzy, że ja dostaję tak w pierdzie? Te kolejarze się tutaj musiały trafić, no. Nie trafi przeciwników, którzy są nieobliczalni. Totalnie. I chyba na bossa nie będziemy mieć glas kanona. Musiał być jeszcze jeden pokój i jeszcze następny. No i dupa. No i dupa. Chyba kleszcza. No jak się cieszyłem z tych serduszek Eternali, no i nic, nikt nie mam. I dupcia. I dupcia, nie ma. Niestety, nie mamy przedmiotu. Ciało Cricketa. Cricket's head. Znaczy nie head, body. Minus 20% zasięgu, łzy rozdzierają się na 4 przy trafieniu. Powstałe łezki zadają połowiczne obrażenia. Minus 1 opóźnienia wystrzału, które może zejść poniżej blokowanej wartości. Jeśli każdy twój ruch z 0,66 sekundowym opóźnieniem strzela w najbliższych wrogów łzami zadającymi twoje obrażenia. Bierzemy Cricket z Buddy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. To się okaże. To się okaże. Chciałem, czy to jest Treasure Room? Secret Room, nie Treasure Room. Infamous. Biorę. Zawsze jakieś blokowanie DPS-u, nie? To 1,5 serca bez glas kanona, to tak powiem wam osobiście 2 na 10. Nie wydaje mi się, żeby udało mi się teraz to przejść. Nie wydaje mi się. Kurde, żebym glas kanon był. To zawsze naprawdę spore obrażenia są na początku. Dobrze, że Fistingula przynajmniej. Jak dobrze to rozegramy, to powinno wyjść nawet w miarę. Nie miałem naprawdę jak. Obrażenia i prędkość strzałów, dobra. Nigdy z kanon nam się odbudował, teraz już się czuję spełniony. Jest im niżej. Procent na Devil Room, tylko szkoda, że ten 100% to takie, wiecie, no, dla nas jest nieprzydatne. To co? Co ja dostałem? Czym to? Jak to się stanęło się? No i dupa. 30 minut odcinka. No nie udało się. Nie udało się. Ciężki był ten run dla mnie, naprawdę ciężki. No ale dobra, spokojnie. Mamy 30 minut odcinka, ja was nie zostawię. Spróbuję jeszcze na gridzie i oczywiście na randomie.
Bo ten grid ostatnio zrobiliśmy, ale dosyć mało nam wyszło. Samson. Samson miał duże DPS-y. Ile on tam ma? No może nieduże. Ile ty masz tu? 3,5. To takie 2 na 10, no. Dobra, jest serduszko. Tu niżej mamy jeden trzumek. Zwiększa swoją mniejszą statystykę. Pojawiają się 3 monety, jedna bomba lub jeden klucz. No właśnie, to może być losowe. Tutaj pół range upa. Zastanawiam się, czy teraz brać. Nie biorę teraz tego. Spróbujemy bez tego. Wiecie, ja mam ogólne problemy z szybkim eliminowaniem przeciwników. Naprawdę. Bo ja, no ja jestem powolny. Au! Ignoju. Ja jestem powolny pod tym względem. Ja potrzebuję więcej czasu, żeby się jakoś do tego dostosować. Wiecie, to nie znaczy, że ja jestem już taki słaby w to, ale no jednak potrzebuję więcej czasu. Może jakbym grał dłużej w Isaaca, bo pewnie by to jakoś minęło, ale na razie niestety. Jeszcze nie potrafię tak dobrze. Jak to niektórzy z was, którzy mają tam po 400-600 godzin, no to ja naprawdę jestem pełen podziwu. Jestem wcale nie pełen na maksa podziwu. Ja w żadnej grze tyle nie mam godzin. To jeszcze nie jest wszystko? Dobra. Gdzie? Łajzo. Muszę pierdnąć moją stronę, naprawdę. Ty gnojku. Kolejne? Dajcie sobie spokój już. Widzę, że nie widziałem tego mopa na dole. Ej, dobra, ten glitch wcale tak źle nie idzie. Pierwsze poziomy są najtrudniejsze. Dobra, udało się pierwszy poziom zrobić. Teraz się okaże, że będzie to odcinek jakiś dwugodzinny czy coś. Dobra, 18 monetek, co my tu możemy kupić? Jedno obrażenie, 1,5 zasięgu, to jest spoko. Klucze są drogie. Klucze są mega drogie. Ryzyk fizyk. Tworzy przy tym słup światła, który spowalnia wrogów i pociski znajdujące się w nim. Jedna bomba, jeden klucz. Kurde, zwaliłem to. Zwaliłem to totalnie. No ale cóż, no dobra, trudno. Tak czasem musi bywać. Sprawia, że twój przedmiot aktywuje się podwójnie. Też może być spoko. No, uff, Lary Dziunia. Gra mnie na niego wywaliła. Najgorsze jest to, że zaraz się kolejny boss pokaże. Lary Dziunia, chodź tu. No, nie chciałem! Nie chciałem. Dobra, damage up przynajmniej wpadnie. Damage up wpadnie przynajmniej. Fire rate up. Husk, no bym sobie z nim poradził bez problemu. Tu husk, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. No jest dosyć easy. Tylko to jedynie co te muchy cały czas wali, no i jedną taką większą muchę. To jest easy. Nawet z dziedziunią bym sobie poradził. Łącznie. Łącznie z dziedziunią. Pełne zdrowie. Akumulator. Lipton.
Bierzemy to. Dobra, chodź. Bomba. Niedobrze. Dobra, tu mamy gwarantowane serduszko chyba, z tego co pamiętam. Tu nie mamy nic gwarantowanego. No to jest oczywiste. I walczymy o serd... I walczymy o Devilruma. Chyba tym razem. Ale będzie co, on ma chyba jakiś licznik zablokowany. Że jak wypuści ileś tych much, to potem już ich nie wypuszcza. Takie mam wrażenie. I o tyle dobrze, że twórcy w ten sposób to zrobili, bo... Chyba jakby nas pomogło tego, to by było ciężko, nie? Ajajajajajajajajaj. Dobra, jak jednak zabiliśmy, to jest wszystko. Powiem, że ogólnie ten przedmiot, który teraz mamy, to latarkę, to jest useless. Ja nie umiem z niej korzystać. To jest przedmiot useless. Mamy Devilrumka. Dzień dobry. Co to za diabeł? Co to za diabeł? Diabeł! I tutaj nie cwaniakuj. Nóż w plecy. Łzy mogą wywołać u wrogów krwawienie, które co 5 sekund zadaje im obrażenia o wartości 10% niepełnego zdrowia. Słabe. Zdrowia na ziemi maźny, zadając wszystkie obrażeń chujowe, boże. Co to jest? Co wy mi dajecie? Co wy mi dajecie, ludzie? Exit jest na dole. 8, 8. No dobra, idziemy. Zobaczymy, co nam tam rzucą na kolejnym poziomie. No ta. Nawet ogniskami czerwonymi rzucają we mnie. Wszystko. Co to za diabeł? A, dobra, diabeł jak to z tymi sercami, okej. Nie było tematu. Dobra, mamy od razu wejście do dwóch treasure roomów. Jedno serce pojawia się na ziemi sobie trinket. Język mistrzowskich przeciwników, zwiększa zasadę pokoju, wyzwań z bossami. To nie, jak chcę tego. Orbituje wokół ciebie, strzela w dół co 1/3 sekundy, gdy wróg jest w pobliżu. Zadaje 3,5 obrażenia na łzę, zadaje 30 obrażenia kontaktowych w sekundę. Jedna zdrówka. Pas mistrza. Nie byłoby głupie. To nie byłoby głupie, no ale raczej 15 nie uzbieramy teraz. Może po mobach. Może po mobach. Wiecie, mnie też nie interesuje więcej mistrzowskich przeciwników, no bo naprawdę będziemy mieć problem z nimi. No i prawie znów wlazłem. Boż ty w gałganach. O kupy. Czemu na pierwszym poziomie nie mogło być kup? Czemu? Pierwszy poziom jest na tym najgorszy, naprawdę. O nie. A nie, dobra, wy jesteście fajni. To są odbyty. Pewnie. Jeszcze. Więcej surprise'a, proszę. Powiem wam, że już zrezygnowałem w sumie. Ojej, 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 ojej. To robi różowy. Nie wiem, co robi różowy, oprócz tego, że dodaje dużo obrażeń. Bardzo dużo. Dobra, 26 monet będzie chyba, tak? 7. 27 monet, no nie jest to dużo. Na pewno wezmę to. Wezmę top challenge up. Zmienia się w inną postać, usuwa ostatni przedmiot, który zdobyłeś. To tak średnio powoduje, że sojusznice krążą wokół ciebie. I tak krążą. Wielkość strzałów wyższa, no dobra. Wrażenia zostają wraz z przebytym przez łzę dystansem. No właśnie, i to z ostatniego odcinka. Pamiętacie, co było, że czym dalej, tym gorzej. To jest właśnie negacja tego wszystkiego. I to bym w sumie chciał wziąć. To bym w sumie chciał wziąć. Distingura znów. Hmm.
na jednym się skupmy. Mamy dosyć sporo czasu, na luziku, spokojnie. No, powiedział, po czym rozwalił wszystkie. Jak to mnie nie walło, nie wiem, jak to się zdarzyło, Dobra, bip. Irytujący przeciwnik. Nie jest tragiczny, ale jest irytujący. To smoczko wypadnie, no właśnie. Weź uważaj na te jego zwłoki. Dobra, zeszczał się, zesrał, jest git. Uhuhu. 15 monet. Lump of coal. Szczęście, serce, duszy, pojawiają się dwa klucze. No tak średnio. Mamy dużo... Ojej. Wiecie co, najlepiej to by było się schować gdzieś, gdzie oni nie mogą wjechać, na przykład tu. Cholerni kolejarze. Naprawdę ich nie lubię. Jeszcze mają tutaj naprawdę dużo miejsca na popis. Mają sporo miejsca na popis. Dobra, już z jednym sobie poradzimy raczej, no. Tu serce stracone nie jest źle. Tam, że będzie gorzej. Dead cat. Ustanawia ilość twoich czerwonych serc na jeden. No właśnie. Kurde, to... Trzy serca stracić. Ale zgapi. To jest gapi. W sumie jedno stracimy. Dobra, nieźle. Nie jest, nie ma tragedii. Nie będziemy mieć klucza na następny pokój. Ale to. Black up. Może nie być głupi. No nie mamy jak tam wejść. Co my tu mamy? Dostań nietykalność, gdzie zostaniesz trafiony. Co jest? Zmienia negatywne pigułki, pozytywne. No możemy to wziąć, ale to tak... To tak średnio, no. Ja mam wam mówić. Nie będę kłamał. Dwie bomby, tylko... Coś nam to by dało. Spun mnie interesuje. W sumie to nic mnie nie interesuje zbytnio. W sumie to jest takie to słabe to. Ej, same te się trafiają. Oj, nie miałem już jak uciec. Ole. Dołgany. No. O nie, vagina. Nie chciałem z tych kolorowych dostać tylko. A reszta to tam kuch. Jakoś to będzie, nie? Jeszcze duża kupa. Duża kupa też git. Powiedziałbym, że nawet chyba jest lepsze do zabicia o niż te pośrednie. On te szarżują. Nic mnie tu nie interesuje.
Wystarczy prędkości, zamrzeć wszystkich wrogów w pokoju, dopóki nie zaczniesz strzelać. Gdybycie zaproszonego wroga cię zrani. Nic nie ma ciekawego, naprawdę. Nie interesuje mnie tutaj, co to jest. Niby jestem za siódemkę jeszcze, promocja, to możemy spróbować, aha. Promocja też się roluje. Range up. Odsłania wejście do sekretnych pokoi, to może być ciekawe. Dobra, lecimy bossem. Jakiś bip w dziwnym stylu. Naprawdę? Co tu się odwala? Co to jest za dziwny bip? To jest jakimś... No, bez jajec! Spokój się, uganie. No Jezu, normalnie nie wiem. Tu za dużo się dzieje po prostu. Jeszcze monstro po dwa. No nie. Jaja, po prostu jaja. Naprawdę daliście jakieś dziwne czaszki. Gdyby nie te czachy, naprawdę by się tutaj przyjemnie zrobiło. No ale te czachy są wkurzające. Naprawdę nieraz się nie da po prostu przejść. Nie wiem, że te czaszki są latające, to jeszcze tutaj są zwykłe. No właśnie, i dupa. No i dupa. No i pół serca. No i huk. Ale czekajcie, dead cat. Tylko... No i tak jest lipa. No i tak jest lipa. No chyba wezmę jednak to. Jest jakaś szansa przynajmniej. Od nowa bip. Naprawdę to jest chore. To jest chore. Ten boss jest posrany. Ja rozumiem, że challenge up i te sprawy, ale to jest porąbane. Czaszek jest za dużo. Za dużo tych czaszek. No i... Gdyby jeszcze te cholerne czachy przestań mnie napierdzielać. Bale. No nie, jak? No tak, uspokój się już, uspokój. Dobra, udało się. Ale jakim kosztem? Jakim kosztem? No, czy ja chcę o Devil Rooma walczyć? Czy ja chcę o Devil Rooma walczyć? To jest dobre pytanie. Bo szczerze powiem, nie wiem. No, może się trafić Gapi. Rozumiem. Anioł, świetnie. No, świetnie. Jasne. Pride to jest tutaj, nie wiem, dla ozdoby, czy... Nie, nie jest dla ozdoby. O, nie zgin, nie zgin, Shiro, nie zgin, Shiro, nie zgin, Shiro. Dobra, jest debilą. Lewiatan. Obrażenia. Laser zamiast Brimstone, kurde. A już nie jest otwarty. Już nie jest otwarty. Dobra. Piekło. Oj, no właśnie. No i to jest właśnie taki problem, że my w sumie teraz to mamy jeden kontenerek życia. No ale mamy Brimstone'a przynajmniej.
Jeden zasięgu, czarne serce, wysokość US. Dobra, wziąłem. Poruszę się wzdłuż ścian, przeszkód. To też no. Lost Fly. Nie jest to zły przedmiot, ale nie wiem czy na... Jezu, nie rasza. Na grid mode jest dobry. Ej, ten fly chyba w ogóle przyciąga wszystko. Może nie być głupie naprawdę. Au. No wiecie wy co? Taki resp chamski na mnie. Spanikowałem. Dobra, co my tu mamy? Wyjawia typ sąsiednich pokoi. Możesz wyjawić również pokoje sekretne, również super pokoje i pokoje mini bossów. Słabe. Kiedy otrzymujesz obrażenia, odpycha unieruchamia lub zatruwa przeciwników. No właśnie, tylko mógłbym sobie wziąć na przykład jeszcze serduszko do tego, a tak tu. Zakrzep, zasięg, powiatku na lewe oko. Bardzo dobrze, wszystkie pająki muchy zadają podwójne obrażenia. Susznicy z rodziny pająków, muchy są silniejsi. No dobra, tylko my nie mamy. Nie mamy muchy. Tutaj obrażenie. Dobra, weźmy te muchy. No, jakbyśmy mieli jeszcze przy okazji. Jakby nam się naprawdę udało w jakiś sposób. Nie wiem jak. Nie wiem jak, ale jakby się dało, naprawdę jakby się udało ogarnąć. Kapiego. Ej, udało się. Tylko. Byśmy byli po prostu w domu. Totalnie w domu. Bombki żadnej nie widzę tutaj, niestety. Mi się zostaje do tych kontenerków, ale tak to nic. No cóż. Dobra, idziemy. Idziemy niżej, no bo... Chociaż kurde, walczymy o Devirum? Walczymy. Matka. Znaczy matka, serce. Ej, to było easy. To było easy. Znalazłem chyba sposób na to. Czarne serce. Mając pół czarnego serca lub mniej, 1,5 obrażenia i prędkości. Szansa na wystrzelenie przy łez tworzących kratery na podłodze. Fajne. Wow. I teraz nie mając serca, tym większe obrażenia. Jako Samson chyba też. Dostałem wystrzelenie US. No dobra, ej, weźmy to. A nie, możemy wziąć, dobra. I tak umieramy, nie? Nie ma tragedii. Wow! Ej, to jest bardzo ciekawe. Gdzie to tworzy te kratery? Nie jest pokazane. Dobra, no nic, jak weźmiemy więcej, idziemy dalej. Ta skała będzie łąb, prawda? O, przepraszam, nie łąb. Sojusznik wykonujący twoje polecenia otwiera drzwi i skrzynki, przynosi przedmioty, kradnie z sklepu, od diabła walczy. Walczy z wrogami, wybucha oraz naciska przyciski. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Na promocji, o, kupon.
Team Sale! No nie! Naprawdę teraz? Jeden to zdrówka, szybko strzelności, prędkości strzałów, czy dwa serca. Dobra. Próbujemy. No jak? La Shiro, jak... Kurwa, no... Po co oni te przyciski dają w ten sposób? Ja skupiam na mobach, a nie na tym, czy dotykam przycisk. O, kolejarz, ale był w pięknym miejscu, jak to spartaliłem. O nie. No i umieram. To nie jest proste, naprawdę. No nie, Vagina, przestań mnie bić. Ja też potrafię. I co? I co, Vagina? I co, Vagina? Kto potrafi? Ja też potrafię. O, mięsko. Ej, no to mnie bardzo ciekawi. Tylko nam wtedy chyba Gapiego wywali. Aha, czyli to jest szansa po prostu na to. To jest lipa. Ja wolę Gapiego. Kostka mięsa, wykołacz i... Nawet nie miałbym gdzie się schować. Szybko strzelność. No też mnie to nie interesuje. No ostatnie. No i tak dupa. I nie mamy w tej chwili leczenia. No spartoliłem to. Trudno. Dobra, bossy. I to było easy. Dobra. The Book of Sin. Piekło. No i definitywnie się robi odcinek godzinny. No liczę na tego Gapiego, no kurczę, no tak się na niego ogarniałem. W obecnym pokoju otrzymujesz ogień piekielny. Słabe. Dźgacie na początku każdego piętra, zasłania ci tego pust czerwonego serca, zwiększa zestyki na całe piętro. 0,5 razy stracone serca. No nie no. Naprawdę lipa. Nie podoba mi się to. Nic ciekawego. Wiecie co? W sumie nie wiem, czy to mnie nie zabije przypadkiem. Tak może być. Dziwo nie. Zdaję 40%, dobra. A weźmy sobie z promocji jedno serce. I klucz jest na promocji, też sobie weźmy. Dobra. Mówię, cały czas liczyłem na Gapiego. Do chest. Nie, do shop, nie do chest.
Pan laleczka. To nie jest głupie. Jak już nie mamy Gapiego, to przynajmniej w ten sposób moglibyśmy coś ogarnąć. No, to otwórzmy. Znaczy trochę mógł więcej. A i tu już nie ma tego, że ruma. Jest. No ty! Ile można? A wy kim jesteś, ta? Panowie? Wisielce? Dobra. Pół serca stracone, ale nie jest źle. Sporo monet jeszcze wpadło. Sporo monetek wpadło. Dobra. To. Myślę, że to przerysować. Szczęście. Jedno czerwone serce. Tak. Nie pomyślałem tego w ten sposób. Pół serca dusz. Dobra, wyświetla w koszmarze między piętrami jakie. To już nam się nie przyda w ogóle. W ten sposób. Dobra. No dobra. Grit. Ej, dobra, poszło. Poszło, udało się. Udało się. Ej, może... Znaczy, Grida to nie sądzę, żebyśmy zrobili, ale może do Grida dojdziemy w ogóle. Za każdym razem, gdy zabijesz przeciwnika, niebieska mucha zostanie dodana do słoika. Maksymalnie 20 much, użycie przedmiotu, wypuścisz wszystkie muchy. Tylko to da nam transformację w Belzebuba. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra. Lord Flies. Bierzemy serce, idziemy jeszcze na Devil Rooma. Dobra. Pykło. No myślałem, że Gapi będzie. Dobra. Wszystkie pigułki, jedno czarne serce konwertuje pozytywne pigułki na negatywne i neutralne. Pigułki zmniejszające statystyki zwiększają obrażenia przy użyciu. Inne pojawiają się czarne serce przy użyciu. Dobra. Szansa na wystrzelenie łzy przyzywającej rękę bossa Big Horn. Ręka natychmiast zabija przeciwników, nie bossów, a bossom zadaje obrażenia. Bieganie we wrogów zadaje im 3,5 obrażeń. Pięga Bariana. Obrażenia. No nie no. No to nas nie interesuje teraz. No kurde. No kurde. No lecimy na DPS-y, nie? Niedobrze no. Z dwoma sercami to ja nie sobie nie wróżę tutaj niczego dobrego. Ultra grid.
Naprawdę nie sądzę, żeby się go udało zabić. Oho, dupa, pół serca. No i nie załączył się nam ten tryb. No to będzie męczarnia teraz. On jest za szybki, dziad jeden. Zero w sumie. Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Męczenie. Za mało tych żyć, za mało. Długie ładowanie jeszcze mam strasznie. No nie, pół serca. Naprawdę się staram. Mega się staram. Nie mówcie. Lusty blood. Udało nam się grida, kochani, zrobić. Nie wierzę w to. Udało się na jednym sercu. Na jednym sercu nam się udało. Oh shit. Nie mogę w to uwierzyć. Wiecie, że miałem ochotę już ten run w ogóle zresetować, naprawdę, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, po co to. Ale da się, da się. Zrobiliśmy grida, ultra grida. Na jednym sercu. Dobra, moi drodzy. Mamy na Samsonie, w sumie nawet nie mamy na Samsonie matki zrobionej, ani z tych rzeczy. A już zrobiliśmy sobie grid mode. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli chcecie oczywiście dalej, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Hej, hej!